Nadchodzący wrzesień nie będzie łatwy. Pewnie dopiero wtedy dowiemy się tak naprawdę, w jakiej kondycji są po tym ponad roku trwania pandemii uczniowie i uczennice. Może się wydawać, że najmłodsze dzieci ucierpiały edukacyjnie najmniej. No, przedszkola tylko przez krótki czas były w trybie zdalnym, klasy 1-3 najczęściej wracały do szkoły choćby na kilka tygodni. Ale czy tak jest naprawdę? Czy tych najmłodszych nie dotknęło to, co działo się w naszym kraju, w naszych rodzinach i również to, jak funkcjonowały szkoły i przedszkola w tym czasie? Zapraszam na spotkanie, podczas którego zastanowimy się, jak pomóc sobie i naszym najmłodszym uczniom, uczennicom, podopiecznym w dobrym powrocie do szkoły.